I siemaneczko, witam was, tutaj Bóg Blantowski z nowym gliczem GTA 5. Mam dzisiaj dla was prawdziwą petardę, takiej petardy nie było chyba jeszcze nigdy. Patrzcie, za każdym razem jak będziecie wracali na online, będzie wpadało wam 750 tysięcy. Ten glitch to petarda na samym początku oczywiście. Pozdrawiam oglądających, elo, jedziemy z tematem. I przechodzimy do podziękowań za donaty. Tym razem mamy Inskone. Elo, będzie jakiś glitch na niewidzialną klatę lub nogi. Pozdro i zajebiste filmiki robisz. Dzięki wielkie ziomalu. Na klatę nie ma takiego, żeby można było używać na sesji, ale mamy na nogi. Pokazywałem go przy okazji, jak pokazywałem, jak zdobyć szare jogersy z tej nowej, z tych nowych przygotowań do napadu. Dobra, lecimy z tematem teraz. Wracamy do glitchu. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich oglądających. Elo, pamiętajcie, glitcha robicie na sesji publicznej. Powiem wam, że będzie do glitcha potrzebne wam to działo orbitalne. Będziecie potrzebowali te 750 tysięcy mieć w kieszeni, żeby później zarobić te 750 tysięcy. Niestety, ale myślę, że jesteście w stanie to zarobić szybko na napadach. Jesteście w stanie zarobić te 750 tysięcy, żeby mieć za to i żeby za to zapłacić. No i w takim razie jesteśmy już tutaj, jak widać. Przechodzimy do robienia glitcha. Także więc jeszcze raz pozdrawiam wszystkich oglądających, zapraszam do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Proszę bardzo, tyle mam teraz kasy, ale powiem wam, że jak zaczynałem w ogóle, zanim zacząłem pierwszą próbę, miałem taką kasę 1, 6, 5, 5, 3, 4, 2, 0, 4 i do końca tego glitcha, kiedy tylko wam go pokazywałem, zarobiłem 4,5 miliona, glitch to petarda. Podchodzimy do tego działka orbitalnego, dajemy w prawo na dipadzie, żeby wejść w menu działka orbitalnego i tutaj możemy wybrać tą opcję za 500 lub za 750 tysięcy, zależy ile kasy mamy. Jak mam więcej kasy, no to wiadomo, lepiej wybrać tą za 750, no bo więcej się wtedy szytnie. No i wchodzimy tutaj w celowanie automatyczne. Wybieramy sobie gracza, nieważne jakiego, bo i tak nie będziemy strzelali. Tutaj dobrze poczekać w tym menu takie 10-15 sekund. No i teraz tak, będziemy wybierali tego gracza. Jak tylko pojawi się czarny ekran, liczymy 1, 2, 3. Otwieramy menu ustawień, wchodzimy w sieć i klikamy przejdź offline, czyli wyłączamy internet. Tak samo to się robi na PS4 i na PC-cie. Następnie zamykamy menu sieci. Pokazuje nam się ten komunikat, otwieramy znowu menu ustawień, włączamy internet z powrotem, czyli idziemy online, trzeba poczekać, aż tutaj się pokaże, że net jest otwarty i że wszystkie usługi są dostępne, dopiero teraz zamykamy te menu, a następnie potwierdzamy ten komunikat, tego poprzedniego komunikatu nie potwierdzamy, po prostu wchodzimy z powrotem w ustawienia sieci. Ten komunikat potwierdzamy i czekamy, aż wczytamy się na fabułę. Pokazuję tego glitcha tak, żeby robić trochę inaczej niż jak ja tutaj, ale tamta metoda mi w ogóle nie wychodziła. Kasa mi nie wpływała, no to wychodziły mi komunikaty, że jestem niezalogowany i nie wczytywało mnie na online. Także ja pokażę wam tutaj dokładną metodę, jak ja to robiłem. No jak tutaj przechodzę na fabułę, to klikam idź na sesję dla zaproszonych. Oni tam pokazują, żeby iść na sesję publiczną, ale za każdym razem jak szedłem na sesję publiczną, wyskakiwał mi non-stop błąd o wczytywanie do sesji, że jestem niezalogowany i tak dalej, i tak dalej. Także rozkminiłem, że można iść na sesję dla zaproszonych. Wczytuję bez problemu. Tutaj się wczytamy na sesję dla zaproszonych, dalej do bunkra. No jest jedyny minus taki, że nie będziemy mogli od razu strzelać, bo będziemy musieli przejść na sesję publiczną, ale za każdym razem tutaj będzie ten glitch wam wygałał, za każdym razem ta kasa wam wpłynie, tak jak mi tutaj teraz ponownie, proszę bardzo, będzie wpływało 750 tysięcy, 750 tysięcy, zarobiłem to nie wiem, chyba z 6 razy, nie pamiętam już ile, no 4,5 miliona przyciąłem tutaj na tym glitchu, pokazując wam tego glitcha, tylko rzeźbię go już prawie całą noc, takie petardy, tylko tu Bóg Blantowski, najlepszy kanał z glitchami w Polsce, elo, no i jedziemy z tematem teraz. Jak widzicie, odrodziłem się z powrotem na sesji, jestem na sesji dla zaproszonych, wpadło to 750 tysięcy. No i teraz daję start online i odszukaj nową sesję. No i teraz odszukujemy nową sesję i czekamy chwilę,
aż nas wczyta, to najprawdopodobniej będziecie mieli tak jak ja, że was nie wczyta i wyskoczy wam taki błąd. Jeżeli wyskoczy wam taki błąd, potwierdzacie ten błąd, zamykacie grę, wylogowujecie się w ogóle, logujecie się z powrotem swoim profilem i odpalacie grę z powrotem. Musicie zrobić te kroki, bo naprawdę będą wam non-stop wyskakiwały te błędy. Taki komunikat, jak był ten ostatnio, który pokazywałem wam przed chwilą, który kazałem wam potwierdzić i zamknąć grę, wylogować się, zalogować się z powrotem na profil, odpalić grę i iść bezpośrednio na online. Teraz będziecie mogli iść na online i oddać kolejny strzał 750 tysięcy, czyli znowu będziemy podchodzili teraz do tego działka orbitalnego, dajmy w prawo i tak dalej, i tak dalej. A ja już teraz zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, jeżeli chcecie widzieć więcej takich zajebistych glitchy na moim kanale, bo takie petardy tylko tu i zobaczcie, jak ta kasa rośnie. Za każdym razem 750 tysięcy, za każdym razem, jak się wczytacie tutaj na tą sesję, 750 tysięcy wpada do konta. Petarda. Także siadajcie na tego glitcha, módźcie go na maksa, ile wlezie, jeżeli jesteście w stanie, bo takie petardy za często się nie zdarzają. Tutaj możecie bardzo dobrze zarobić, nie potrzeba żadnego samochodu, nie potrzeba znajomych, nie potrzeba się męczyć z kopiowaniem, ani nic. Ten glitch wychodzi za każdym razem, każdemu bez problemu. Pamiętajcie, że musicie oglądać całe filmiki, żeby dobrze wiedzieć, jak glitcha robić, żeby nie pomijać żadnych szczegółów. A teraz przechodzimy z powrotem, jeszcze raz będziemy robili tego samego glitcha, tą petardę na kasę. Wchodzimy w działo orbitalne, wchodzimy w menu działa orbitalnego, zaznaczamy sobie jedną z tych możliwości, celowanie ręczne lub celowanie automatyczne. Oczywiście, jeżeli macie kasę, polecam wam celowanie automatyczne. Zaznaczamy jednego z graczy, czekamy około 10 sekund, klikamy na gracza, liczymy sobie 1, 2, 3, jak już pojawi się czarny ekran, otwieramy menu ustawień, wchodzimy w sieć, klikamy offline, czyli wyłączamy internet. Następnie zamykamy te menu, widzimy ten komunikat, że utracono połączenie, wchodzimy znowu w ustawienia sieci, klikamy online, czyli włączamy internet z powrotem. Na PC-cie chyba musicie normalnie rozłączyć i podłączyć Wi-Fi, mi się wydaje. No i teraz trzeba poczekać, aż ten internet tutaj włączy się z powrotem, aż wszystkie te usługi będą dostępne, wtedy zamykamy menu ustawień, klikamy tutaj OK. I idziemy na fabułę. Na fabułę musimy po prostu przerzucić się na sesję dla zaproszonych. Na sesji dla zaproszonych wpadnie na ten szmal. Jak wpadnie nam ten szmal, to wtedy musimy kliknąć odszukaj nową sesję. Wyskoczy nam ten błąd. Jak wyskoczy nam błąd, trzeba go potwierdzić, zamknąć grę, wylogować profil, zalogować się z powrotem, odpalić grę i iść na sesję publiczną, robić glitcha od samego początku. A ja już będę się z wami żegnał. Zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Zaproście swoich ziomów do mnie na kanał, pokażcie im te nowe zajebiste patenty na kasę. Naprawdę jest cała masa tych nowych glitchy. Każdy znajdzie coś dla siebie, każdemu na pewno któryś z tych glitchy będzie wychodził, nawet takim, których glitche w ogóle nie wychodzą. Dobra, ja już się zwijam. Zapraszam was jeszcze raz do klikania lajków, subskrypcji, do włączenia powiadomień, żeby nie omijały was takie zajebiste glitche na kasę, jak ten tutaj, który pokazywałem wam dzisiaj. Dobra, to byłoby na tyle. Bublantowski, wasz ziom. Elo!